Sprawa mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęła się na dwie kolejki przed końcem sezonu, więc kibice Legii Warszawa w szampańskich nastrojach szli świętować sukces w trakcie ostatniego meczu. No w porządku generalnie. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie podobny do tego i kilka następnych tak samo. Nie sądzę, że ktoś nam podskoczy, widzę. Prawie 30 tysięcy widzów chciało na własne oczy zobaczyć, jak Wojskowi drugi rok z rzędu wznoszą do góry mistrzowski puchar. Ci, którzy mieli szczęście, mogli mu się przyjrzeć jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego, gdy okazałe trofeum pod specjalną eskortą wjeżdżało na stadion przy Łazienkowskiej. Myślę, że na takim meczu po prostu trzeba być. Jestem dumna z Legii, jak tak naprawdę co roku. Uważam, że chłopaki zrobili dużo dobrego, widać gigantyczne postępy w ich grze. Mistrzostwo świętowały całe rodziny, a podczas fety wręcz nie wypadało nie mieć na sobie czegoś w czerwono-biało-zielonych barwach Legii, nawet gdy piłka przegrywała na chwilę z motoryzacją. Legia jest mistrzem Polski. Kto jest najlepszy? Legia. Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest. Gdy tylko mistrzowie Polski pojawili się na murawie, na trybunach zapanowała istna euforia. Sukces klubu, który od zawsze związany był z wojskiem, świętowali też sami żołnierze. Mi się niezmiernie podoba, bo jestem kibicem Legii od 1995 roku. Przyjeżdżam tutaj z daleka na mecze z Wałcza, to jest ponad 300 km, także dla mnie to jest szczególne przeżycie, tym bardziej, że mogę tu wystąpić w mundurze, w takim jakim służyłem na misji i w takim jakim byłem radny. Legia Warszawa doceniła weteranów, ludzi, których misja była, jest i nadal będzie potrzebna. Legia Warszawa jest pierwszym zespołem, który na wzór ze Stanów Zjednoczonych zaprosił weteranów na swoje widowisko. Wielki szacun dla Legii, dziękujemy im, że się przyłączyła do kampanii Szacunek i Wsparcia. Pamiętajmy, że to są ludzie, na których zawsze możemy liczyć. I często się o nich myśli tylko wtedy, jak oni wyjeżdżają na swoje akcje, na misje, ale nigdy nie myśli już o nich poza tym, co się z nimi dzieje. Dlatego chcę mi pokazać i przypomnieć, że tacy żołnierze są. Polski zagrał jak na mistrza przystało i zwycięzcem na koniec podziękował fanom za wsparcie podczas całego sezonu. Sukces drużyny nie bierze się znikąd. Dużym wsparciem dla piłkarzy są ich rodziny. Im też należą się medale. W mistrzowskim sezonie aż chce się żyć i prosić o więcej, nawet o rękę. Jest to nierodzinnie, no ale myślimy o tym. Myślę, że tak. Sezon mistrzowski, co tutaj dużo mówić. Obroniliśmy, to jest najtrudniejsza obrona tytułu. Jesteśmy najlepsi w Polsce i teraz czas na Ligę Mistrzów. Po zdobyciu 10. Mistrzostwa Polski Warszawa długo bawiła się i świeciła w barwach Legii.